Lubina, ja jestem Kacper Błoński i witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy odtwarzać filmik, który zauważyłem w Stanach, więc chcę go zrobić tutaj w Polsce. Tylko będę potrzebował się przygotować do niego i pokażę wam wszystko, jak to wygląda. A na koniec pojedziemy na miasto, żeby to sprawdzić. Ale poza tym chciałem powiedzieć, że 500 000 subskrypcji na moim kanale zbliża się bardzo szybko, więc chciałbym, żebyście teraz zostawili subskrypcję i kliknęli w dzwonek. No i możecie jeszcze tam lajki, komentarze, wiecie, będzie spoko. Ale póki co chodźcie do środka, muszę wam pokazać, o co chodzi. Dobra, filmik jest już odpalony. Ogólnie o co chodzi? Ja będę tym ziomkiem, który stoi tutaj w kartonach. Nazywa się filmik Gravity Box Prank. Wyskoczyło mi to jakoś nagle i tak mi się spodobało, że stwierdziłem, że to zrobię. Ziomek stworzył sobie wielką wieżę z kartonów. Hus! No właśnie, na czym to polega? Te kartony są połączone ze sobą w taki sposób, że nigdy nie spadną, ale sprawiają wrażenie, jakby leciały. Dzisiaj się tym zajmiemy. Teraz musimy tylko pojechać do sklepu, kupić kartony i wszystkie potrzebne rzeczy. Jeszcze nie wiem, jak to zrobię, ale myślę, że się uda. Widzimy się w sklepie. Yes! Jesteśmy na miejscu, znaleźliśmy kartony, te są chyba za duże. Weźmy 6, bo jeden pewnie ktoś zepsuje. Co jeszcze potrzebujemy? Teraz potrzebujemy coś do konstrukcji. Dobra, idziemy szukać taśmy. Rozkwina jest taka, chcieliśmy to robić na takich linach, ale stwierdziliśmy, że nie ma sensu, można to zrobić na sznurach. I do tego będziemy robić blokady jakieś i zastanawiam się. Wysłałem Milenę, żeby wzięła jeszcze karton, bo pewnie zrobimy z kartonu. A jak nie, to po prostu będziemy wiązać takie słupy. I powinno działać, jak nie będzie działać, to nie będzie tego odcinka. Przepraszam, gdzie znajdę kartony? Miłego dnia, do widzenia. Po 20 minut stania w kolejce, bo jakieś państwo pytali się o kopię przez 20 minut, w końcu wyszliśmy, powiedzieliśmy jednemu panu, żeby zmienił kolejkę i też wyszedł szybciej niż my. No i co, pakujemy do mikry, tylko nam kierowca uciekł. Stary, jak to mamy to zapakować? Nie no, zmieści się z tyłu, nie wiem jak nogi wsadzisz, ale zmieścimy. Ostatnie kartony. Dobra, widzimy się na miejscu, bo Filipowi będzie ciężko nagrać coś z auta. Treningi na FMMA już na kartonach. Największe obciążenie w życiu. Has! 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 Mamy już kartony, najpierw je poskładamy. Później zrobimy taki ten timelapsik, jak składamy wszystkie i weźmiemy się za łączenie. To też nie jest prosta robota. Teraz obracamy. Teraz to wyciągamy. To tu. To tu. Mamy jeden, jeszcze 5. Dobra, na razie i tak łączymy, zobaczymy. Musimy łączyć i tak po kolei, więc zaczynamy od dwóch. Patrzcie, ja mam taki pomysł, że bierzemy sznura. Kurde, to nie jest taka prosta konstrukcja, jak myślałem. I teraz tu, jak sznurek, to będzie się blokować o to, wiesz o co chodzi? Nie wiem, czy to jest dobry system, inaczej trzeba będzie myśleć nad czymś innym. W końcu doszedł mi przycisk na 100 tysięcy subskrypcji z YouTube'a. W końcu się doczekałem. Dobra, wydaje mi się, że to jest pierwszy etap tak jakby połączenia. Najlepszy, jaki może być. Zaraz wam to zaprezentuję. Teraz jeszcze łączę taśmą, żeby to się nie rozdupiało. Dobra, uwaga. Robimy taki szybki, prowizoryczny test. Nie wiem, czy to nie za krótkie. Ta taśma dupna. Wiedziałem, że ona będzie dupna. Dobra, muszę dalsze zrobić z większym tym, bo to w sumie ma sens. Pierwszy może mieć mało, bo jak pierwszy już by był za bardzo, to by się za bardzo rozdupiało. Trochę ta ściana zaczęła wyglądać dziwnie i podejrzanie, ale chciałem zadbać o bezpieczeństwo tych ludzi, żeby nic się nie stało, więc musiałem tak zrobić. Jesteśmy w końcu na mieście. Udało nam się dojechać po 3 godzinach w korkach. Mamy wszystko, idziemy szukać ludzi i lecimy z naszym prączkiem, albo jak to ostatnio Boxdel mówił, trollowaniem. Uwaga, uwaga! Oj, oj, oj! Oj, oj, oj! Oj, żartowałem, przepraszam. Przepraszam bardzo, miłego dnia. Sorry bro. Miłego dnia. Oj, oj, oj.
Żubik. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Myślę, że prank z pudłami idealnie się sprawdził. Mi się strasznie podobało, bo to były chyba najlepsze reakcje, jakie robiłem na mieście z ludźmi. Jeśli się podobało, to zostawiajcie 60 tysięcy łapek w górę. Robimy jeszcze lepszą konstrukcję, może jeszcze wyższą. I będziemy wchodzić w jeszcze inne miejsca. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Ja jestem Kacper Błoński. Elu wino!